Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejne auto na podnośniku. Co to jest za auto? Peugeot Partner. Peugeot Partner z 2015 roku. Auto trafiło do nas na wymianę opon i właściciel, jak jechał do nas wymienić, zostawić samochód na wymianę opon, powiedział, że coś mu mocno szura. Mówi, że prawdopodobnie z tyłu i się nie mylił, nie panie Jaśku? Nie mylił się, popatrzy się. Tarcza tutaj jest. No na pewno to nie zaczęło szurać w drodze do nas, tylko wcześniej, ale autem jeździ żona właściciela, więc mogła nie usłyszeć. Popatrzcie się, jak klocek, ile już go tutaj nie ma. On to sobie tak sobie tutaj leżał i tak się docierał. Jak to mówił, zapłacił za całe, no to zużyte do końca. Drugi klocek, jeszcze jest go jakieś 25%. A co panie Jaśku, one stały w jarzmach, czy? Stały. W jarzmach, nie? Czyli tutaj powodem, tutaj też chyba z tej strony coś się grzało i też chyba ciężko wychodziły? Ciężko, z obydwu stron. Z obydwu ciężko wychodziły, tutaj widzicie po kolorze tej korozji, widać, że też tutaj coś się grzało. Tutaj pracują dobrze prowadniczki. A pokażę panu od razu ten smart, co zamówiliśmy, bo fajne rozwiązanie. A fajne rozwiązania trzeba pokazywać. A widzicie, z tej strony klocka jest od wewnętrznej też jakieś 25%, od zewnętrznej jest krzywo zdarte. I tutaj popatrzcie się, po wyczyszczeniu tych prowadniczek jest tutaj taki smar z takim pędzelkiem. Tutaj się go naciska, wygląda jak silikon i też on jest typowo do montażu hamulców. Tutaj specjalny, syntetyczny smar do układu hamulcowego w aerozolu. Niezwykle przyczepny, odporny na sól drogową i wodę. Zapobiega i eliminuje odgłosy pisków, które występują między tłokami zacisków hamulcowych lub punktami styku, a okładziną hamulcową. Zabezpiecza działanie całego układu hamulcowego i zapobiega zatarciu lub zardzewieniu felg na paście, na piaście koła. Czyli to nie tylko do hamulców, ale tak samo możemy te powierzchnie piasty też nanieść tym pędzelkiem na powierzchnię piasty. A teraz bardzo duży problem jest z tym, że przyjeżdżają ludzie stosunkowo bardzo świeżymi samochodami i bardzo ciężko zdemontować felgi z piasty. Tutaj też chyba było ciężko, bo widzicie, jaka tu jest mocna korozja. Tutaj nie będziemy tej powierzchni czyścić, bo akurat tu jest system taki, że tarcza jest razem z łożyskiem i będzie tutaj cały element nowy. Ale jeżeli przyjeżdża taki samochód do nas na wymianę kół, trzeba dobrze wyczyścić tą powierzchnię i wewnątrz felgi też trzeba ją dobrze wyczyścić. Tutaj widzicie, ile tej korozji tutaj jest. Blaszka nie chce wyjść. Bez śrubokręcika. No ale ja mam tu przy sobie śrubokręta, ale to wszystko jest skorodowane. Musimy tą powierzchnię pod blaszką teraz dobrze wyczyścić. Blaszki, jeżeli przyjdą nowe, dajemy nowe, jeżeli stare, musimy je dokładnie tutaj wyczyścić i delikatnie, bez przesady posmarować tą pastą. Fajnie, bo nie będzie się marnowała, bo nieraz jak się brało na palca, czy otwarta taśma, ten smar był, trzeba było zawsze uważać, żeby tam nie wleciały jakieś drobinki spod samochodu, gdy był naprawiany samochód. Tutaj jest fajny pędzelek, można go swobodnie używać. Zobaczymy też z naszego punktu widzenia, jak tej pasty poużywamy ileś tam, jakie są nasze wrażenia. Z tego, co czytałem opinie na internecie, no to cieszy się uznaniem. Sprawdzimy, wystawimy swoją opinię. Także my bierzemy się teraz do czyszczenia wszystkiego. Sprawdzimy sobie, czy teraz tłoki swobodnie się wkręcają. Oczywiście tutaj zacisk wewnątrz też będziemy czyścić, jeżeli już wkręcimy, tak żeby nie uszkodzić czasem tej gumki. No i w zasadzie tyle. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.